zdarzył się cud, że w ogóle wprowadziliśmy jako bardzo niezorganizowany, bez struktur, bez pieniędzy ruch, że wprowadziliśmy w ogóle jakąś liczbę parlamentarzystów do Sejmu i jest szansa na rozszczelnienie systemu. W tej chwili oczywiście mamy sytuację taką, że priorytetem jest odsunięcie, czy jakby przywrócenie państwu suwerenności. Ja się zgadzam z tą ostatnią wypowiedzią prezesa Kaczyńskiego, że bez odzyskania suwerenności nie jesteśmy w stanie budować wielkości państwa, potęgi państwa, może to jest za duże słowo, chociaż ja uważam, że Polska może być potężnym państwem na przeciągu kilkunastu lat pod warunkiem odpartyjnienia, odoligarchizowania życia politycznego Polski generalnie, no i priorytetem jest odzyskanie przez Polski suwerenności. To nie jest ten brak suwerenności, z którym obecnie mamy do czynienia, to nie jest obecność czołgów, ale to jest znacznie gorszego. Brak naszego kapitału, obecność kapitału, czy jakby ekspansja kapitału niepolskiego i nazywając rzecz po imieniu rola dla Polaków przypisana rola niewolników. Tak jak było, to pójdę hardcorem w tej chwili, ale byłem akurat, powiem dlaczego hardcorem, bo byłem 3 dni temu w Auschwitz na uroczystościach z okazji pierwszego transportu, pierwszej wywózki Polaków z Tarnowa do Auschwitz. Nie było żadnej delegacji władz państwowych. Nikogo. Nikogo. Ten hardcore jest taki, że wtedy traktowano nas jak podludzi. W tej chwili też szczególnej różnicy nie ma. Daje się tylko przekaz, że jesteśmy równi, że jesteśmy w Europie, że wszyscy jesteśmy razem, tylko nic się już nie mówi o tym, jaka jest ta nasza pozycja w Europie. Jakie my mamy zadanie? My mamy zadanie na nich pracować, a w razie czego, tak jak kiedyś wywożono dzieci o cechach aryjskich do Niemiec, z podobną sytuacją mamy i dziś do czynienia. Zabieranie z państwa, z Polski, zabieranie stąd najaktywniejszych, najwspanialszych młodych ludzi, którzy w przypadku pozostawania Polski w takim stanie, w jakim jest, zaasymilują się, pozostaną w tamtych społeczeństwach, a tutaj no niestety zostaną albo już wybitni patrioci, albo wybitni nieudacznicy. Tak to wszystko niestety wygląda. Ale te warunki, co pan mówi, powinien stworzyć rząd, a nie naród. Jeszcze raz. Te warunki, co pan mówi, to pan chyba żartuje. Stworzyć rząd, a nie naród. Nie, proszę pana. Nie. Nie. To naród decyduje o tym, czy powinien mieć możliwość decyzji o tym, kto będzie rządził. No tak, ale za 12 zł nikt nie będzie pracował. Proszę pana. Podstawowym naszym postulatem w kampanii wyborczej, do którego ja niedługo znowu bardzo mocno wrócę, to były jednomandatowe okręgi wyborcze. Zmiana sposobu wybierania posłów. Obecnie żyjemy w ordynacji partiokratycznej, w ordynacji proporcjonalnej, która polega, oczywiście w moim takim ogromnym skrócie, na tym, że głosujemy nie na człowieka, a na partię polityczną. O tym, kto będzie w parlamencie, decyduje nie obywatel, a wódz partii. Ta namiastka demokracji polega na tym, że raz na 4 lata możemy sobie wybrać jednego z ciemiężycieli i możemy sobie tylko modlić się o to, by przez, tak naprawdę wybieramy między, albo między panem, który bije, ale karmi, a panem, który nie bije, ale nie daje jeść. I to jest taki cały czas wybór między dżumą a kulą. W normalnych, cywilizowanych państwach, jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Francja, Kanada, mówimy jeszcze o Kanadzie chyba, obywatele wybierają swojego przedstawiciela spośród siebie, wskazują, a w związku z tym ten poseł wybierają nazwisko. W związku z tym ten poseł ma świadomość, że jeżeli nie dotrzyma obietnicy wyborczej,
to z całą pewnością ludzi go w następnej kadencji nie wybiorą. Mało tego, istnieje możliwość odwołania posła w różnych systemach. W Polsce takiej możliwości nie ma. Mało tego, przyjedzie poseł przed wyborami, no obiecuję wam gór złota, cieszy się oprócz tego dobrym, potrafi w takie relacje wchodzić z wodzem, że wódz go wystawia na miejsce tak zwane biorące, pierwsze czy drugie na przykład, no i wchodzi do parlamentu. Potem nagle okazuje się, że absolutnie nie wywiązuje się ze swoich obietnic. Po pierwsze, nic mu przez 4 lata nie możecie zrobić, a po drugie, nawet gdybyście go nienawidzili, to jeśli wódz go wpisze w kolejnych wyborach na pierwsze miejsce, to i tak zostanie posłem wieka. Jak go bardzo mocno znienawidzicie, to go przerzuci do innego okręgu, żeby nie było dymu. Na tym to polega. Więc i w ten sposób kształtuje się władza. Wie pan, to nie jest tak, że to rząd powinien się zajmować. Cały czas mamy z tej komuny jeszcze, jesteśmy cały czas jeszcze przesiąknięci tym homo sovieticusem, że nam się coś, jak już on jest, to nam się coś należy. Nic się nam nie należy, my to musimy wywalczyć. Oni mają nam dać. Nie. Oni nie mają nam dać. Oni mają dla nas pracować. Niech pan zauważy, że ja cały czas mówię o nich, mimo że jestem jeden z nich teoretycznie, znaczy praktycznie. Jestem w Sejmie, ale mentalnie na pewno się od nich różni. To nie władza ma dać obywatelowi. Władza ma dla obywatela pracować. Mówiłem o tym, teraz była taka głośna sytuacja, takie dosyć mocne ścięcie z PiS-em. O te 500+. Ja nie jestem wrogiem sytuacji, gdzie często porządne rodziny, ledwie wiążące koniec z końcem, posiadające dzieci, nie mogą zapewnić dziecku godności, bo nie mają po prostu pieniędzy. Jak najbardziej. Takie dziecko powinno mieć poczucie godności. Ja jestem kawalerem Orderu Uśmiechu, medalu brata Alberta, właśnie za działalność, no nazwijmy to dobroczynną, czy po prostu wyrównującą szansę. Ale jestem przeciwny formie przyznawania tych 500 zł. Ja wychodzę z założenia takiego, że podstawową kwestią powinno być nie zabieranie obywatelom pieniędzy w formie podatków, a nie rozdawnictwo. Kwota wolna od podatku jest po prostu śmiesznie niska. Na każde 100 zł wypracowane przez obywatela władza zabiera 70 zł, zostawiając obywatelowi 30. No co to jest za sztuka zabrać te pieniądze, a potem z łaski, a teraz wam dam. Po pierwsze, te 500 zł nie kosztuje 500, tylko kosztuje 700, bo trzeba zatrudnić urzędników, trzeba to rozdystrybuować i tak dalej. Nie mówiąc o tym, że często rodzi patologię. Na tym to mniej więcej polega. Władza nie ma nam niczego dać. Im mniej będziemy władzy kontrolować, tym bardziej będzie nas łupić. Stąd moja walka o pewne zmiany ustrojowe, które spowodują, że naród dostanie w swoje ręce instrumenty takie, by móc kontrolować władzę podczas tych 4 lat. Bo demokracja w Polsce jest demokracja. No kończy się jakikolwiek wpływ na władzę w momencie wrzucenia głosu do urny. I 4 lata już możesz im nadmuchać. Robią co chcą. Kiedy ja na przykład mówię o jednym z postulatów jest postulat obniżenia progu frekwencyjnego przy referendum ogólnokrajowym i zapis, że wynik referendum zobowiązuje władzę do jego wykonania w każdej absolutnie materii. No może z wyjątkiem spraw światopoglądowych, takie jak kara śmierci czy aborcja. To nie powinno być podlegać po prostu zwykłemu referendum. Gdyby taki, to też nie polega na tym, żeby rządzić w Polsce za pomocą referendum. Ale jeśli naród miałby taki instrument w postaci możliwości zakwestionowania jakichś poczynań władzy, na przykład mamy ustawę, mamy w tej chwili ten spór o Trybunale Konstytucyjnym i załóżmy naród, ponieważ te opcje polityczne nie są się w stanie dogadać, to naród powinien mieć możliwość powiedzenia dość tego wszystkiego, rozwiążmy cholerę ten Trybunał. Na przykład. Na przykład rozwiążmy Trybunał Konstytucyjny, albo przełóżmy jego kompetencje do Sądu Najwyższego. Powinien mieć taką możliwość, jak się ci nie potrafią dogadać wszyscy, powinien.
Ale jak to wygląda w praktyce? W praktyce mamy, teoretycznie mamy taki instrument. I wynika on z artykułu 4 Konstytucji, który mówi teoretycznie o demokracji. Zapisane jest w ustępie 1. Władza Rzeczpospolitej Polskiej należy do narodu. W ustępie 2. Naród sprawuje swą władzę albo poprzez przedstawicieli, albo w sposób bezpośredni, czyli w drodze referendum. Ustawodawca stawia tutaj znak równości. Jak to wygląda w praktyce? Ano ta, że aby, załóżmy, jesteśmy przy tym Trybunale, chcemy wywalić Trybunał Konstytucyjny w kosmos. Ok, takie założenie. Więc w praktyce wygląda to tak. Żeby naród mógł rozpisać referendum, to po pierwsze trzeba zebrać 500 tysięcy podpisów. Ciężkie do spełnienia, ale realne. Można te 500 tysięcy podpisów zebrać. Co się dalej dzieje? Jakie są dalej zapisy? Jak mamy te 500 tysięcy podpisów, idziemy do Sejmu i składamy te 500 tysięcy w parlamencie. No. ABW? No. Jesteśmy bezpieczni. Proszę Bogiem. Dobra, 500 tysięcy podpisów. Zebraliśmy 500 tysięcy podpisów, niesiemy do Sejmu. I tu uwaga, już jest pułapka w przepisach. Sejm może, ale nie musi rozpisać referendum. Jeżeli pójdziemy taką grupą i zaniesiemy 500 tysięcy podpisów, no to wyjdzie do nas jakiś tam, nie wiem, wicemarszałek czy coś takiego, powie: bardzo dziękuję, mam obywatele za tą obywatelską postawę, weźmie te podpisy, panie, do widzenia. Pani Marysiu, pani tamto gdzieś tam zmieni. I cześć. Gdybyśmy poszli w towarzystwie 10 tysięcy górników, otoczyli Sejm i powiedzieli, że żądamy rozpisania referendum, to jestem przekonany, że wówczas Sejm rozpisałby to referendum. Może, ale nie musi. No tutaj by musiał. Więc rozpisuje. Co się dzieje dalej? Rozpisuje, aby następny przepis. Aby referendum zostało uznane za ważne, do urn wyborczych musi przyjść minimum 50% uprawnionych do głosowania. To jest warunek niespełnialny. Przy tamtej konstytucji z 1997 roku, gdzie nie było jeszcze progu referendalnego, do urn poszło głosować za konstytucją albo przeciw 47% obywateli, mimo totalnej kasy propagandy włożonej w to referendum. Więc jak oni się zorientowali, że 47 przychodzi i to już jest jakaś maksymalna liczba, to podnieśli później ten próg frekwencyjny do 50%, żeby tamta konstytucja była nie do zmiany. Ale gdyby nawet udało nam się zebrać 500 tysięcy podpisów, z 10 tysiącami górników przyjść pod ten Sejm, otoczyć go i zmusić Sejm do rozpisania tego referendum, i gdyby nawet do wyborów przyszło 28 milionów obywateli, i wszyscy zagłosowali za likwidacją Trybunału Konstytucyjnego, to uwaga, wynik tego referendum ma dla władz jedynie charakter opiniotwórczy. Opiniotwórczy. Czyli tych 460 może zdecydować, że naród się myli, że jest głupi, a oni dla dobra Polski zostawią ten Trybunał, czy spór wokół Trybunału i tak dalej. Więc to nie jest demokracja, to jest partiokracja. Jak ja słyszę, że mówią mi o demokracji parlamentarnej. No nie, to jest demokracja partyjna. Na tym to polega. Naród nie ma żadnych instrumentów kontrolnych, żadnych instrumentów, za pomocą których mógłby kontrolować władzę. I nam chodzi o to, by takie instrumenty uzyskać. Tu nie chodzi o to, żeby rządzić za pomocą referendum, ale gdyby na przykład obniżyć próg frekwencyjny do 25-30%, i naród mógłby każdą ustawę, która wydaje się być sprzeczna z interesem obywatelskim, zakwestionować w drodze referendum, to już by się 20 razy zastanowili, zanim uchwaliliby taką na przykład ustawę o ziemi, albo jakąś inną ustawę kiepską. 20 razy zaczęliby się zastanawiać, bo wiedzieliby, że naród może przyjść, rozpisać referendum i ta ustawa leci do kosza, a w związku z tym partia, która ją wymyśliła, słabnie. Oto. A tu jesteśmy skazani na walki między dworami i modlitwy o to, żeby ten dwór, który rządzi, był dobry, żebyśmy mieli dobrego pana. To cały czas nie są nasi pracownicy, tylko są panowie. Pewnie, że kiedy ja na przykład osobiście, bo ja wiem, ile ważę, że jesteśmy mali, jesteśmy słabi jeszcze, że na dzień dzisiejszy, gdybym miał wybierać między panem w postaci Tuska,
a panem w postaci Kaczyńskiego, wybiorę Kaczyńskiego, bo to jest lepszy pan. Z całą pewnością. Nie zmienia to faktu, że to jest pan. A to ma być pracownik. Dlatego to jest taka troszkę skomplikowana, długa odpowiedź na pańskie pytanie, że to rząd jest od tego. No, no jest, ale to z tego. No. Jako muzyk to ma pan wspaniałą wymowę i do rzeczy. Pan ma wspaniałą wymowę i mówi pan do rzeczy. I z tego jestem zadowolony. Indywidualne jeszcze sprawy to dam liśnik mały, że pan będzie mógł przeczytać i mnie dać znać na to. Bo proszę pana, ja w Grudziądzu miał pan małe notowania na prezydenta i małe do Sejmu. I co proszę pana, ja się proszę pana w mediach, na superstacji, w programie dla bez ograniczeń za panem opowiedziałem. Mateusz z Grudziądza. I pańskie, proszę pana, wzrosło. Wzrosło. Do Sejmu proszę pana. Powiedziałem, na Kukisa Mateusz Zgoń. I proszę pana, pańskie notowania wzrosły. Bo nie proszę to miliony ludzi zna Mateusza z Grudziądza. Miliony. W Grudziądzu też mnie dużo zna. Tylko proszę pana, zablokowali mnie te radosty. I wie pan za co? Wypowiedziałem. Przestać budować krzyże i pomniki, odbudować stocznie i fabryki. I mnie zablokowali do dzisiaj. Czy komuś nie spodobało jakiemuś durniowi? A propos zespołu do spraw, to jest taka bardzo długa nazwa, do spraw rewitalizacji rzek. Chodzi o to, że jest plan właśnie a propos Elbląga, a propos tam akurat Żuła, no, ale które są przecież nie tak daleko. Żółak i w ogóle generalnie wykorzystania Wisły, wykorzystania Odry jest bardzo ciekawy plan, też zaakceptowany bardzo dobrze, zaakceptowany przez Prawo i Sprawiedliwość, wrzucenie w to nawet około 60 miliardów, tak? Nie wiem skąd to wezmą, ale jest tak. I do czego zmierzam? I byliśmy, to miało być posiedzenie wyjazdowe, byli wicewojewoda, Starosta i tak dalej, cały ludzie też, naukowcy i ludzie zaangażowani w rewitalizację rzek. Proszę Państwa, w skład tego zespołu parlamentarnego wchodzą praktycznie wszystkie partie polityczne, opcje polityczne, jakie są w parlamencie. Tylko Kukiz15 był na tym wyjazdowym posiedzeniu. Nikt absolutnie nie przyjechał ani z PiS-u, ani z Platformy, ani z Nowoczesnej. Nie było, po prostu. Tak to wszystko wygląda. Oni są aktywni generalnie, ci partyjniacy, tylko i wyłącznie przy okazji wyborów. Nawet mieliśmy kiedyś taką piękną, który to z posłów mówił o takiej sytuacji, gdzie poprosił władzę o zorganizowanie spotkania, a tam starosta czy burmistrz odpowiada: panie, no ale przecież wybory dopiero za 3 lata są. Mówi, po co? I tyle, takie jest podejście. My dopóki nie zmienimy tych podstawowych spraw ustrojowych, mówię, ordynacja większościowa. Ja optuję na dzień dzisiejszy za Jowami, ale tak naprawdę wolę STV. Ale to już jest, nie chcę mieszać w ogóle. Druga, obniżenie progu frekwencyjnego przy referendum ogólnokrajowym i obligatoryjność w każdym zakresie, to jest zapis konstytucyjny, po prostu, o niskich podatkach. I system prezydencki, bądź semiprezydencki, dopóki my tych 4 zmian nie wprowadzimy, to będziemy tak się kręcić w kółko, aż się zakręcimy na śmierć. Aż się zakręcimy na śmierć. Kwestia tkwi przede wszystkim w tych 4 sprawach ustrojowych. To jest priorytet. Priorytet. Ale żeby z kolei zrealizować, jeśli to zgadzam z Kaczyńskim, żeby zrealizować te postulaty, Polska musi być suwerenna. A nie jest. Jeżeli ten rurociąg Niemcy, Rosja mija Polskę, no to chyba jest znak, jak my jesteśmy traktowani tak przez jednych, jak i przez drugich. Zwróćcie uwagę na Ukrainę. Pomijając w tej chwili sprawę banderyzmu i tak dalej, do czego może później wrócimy. Jak Niemcy nakręcali najpierw te narodowo-wyzwoleńcze instynkty wśród Ukraińców, wybudowali nawet stadion, do Euro ich wzięli. Wszystko. Po co wszystko robili?
po to, żeby wymóc na Rosji właśnie odstępstwa w sprawie gazu. Jak osiągnęli cel, zostawili tych Ukraińców na pastę losu. Po prostu rób to, co chce. My już mamy to załatwiane, poukładane. Ordynacja proporcjonalna, taka, która obowiązuje obecnie w Polsce, to jest ordynacja, którą Amerykanie zostawili w Iraku i w Afganistanie. Nie swoją ordynację anglosaską, jednomandatową, a proporcjonalną. Dlaczego? Bo ona skutkuje tym prymatem takim właśnie wodzowskim, bo to wódz wyznacza, kto będzie partycypował we władzy. Przez jednego wodza jesteś w stanie, są w stanie kontrolować cały naród. Jak im wódz będzie przeszkadzał, to gdzieś tam zginie w jakichś zamachach, w jakichś walkach klanowych i tak dalej. Dopóki będzie spełniał swoją rolę, będzie rządził, choćby tam terror wprowadził w tych państwach, które oni chcą mieć pod swoją kuratelą, tak to nazwijmy. Na tym to polega, tak samo było z Tuskiem. Dlaczego on akurat, oczywiście się zastanawiali, skąd nagle ten pomysł Tusk na szefa, na prezydenta praktycznie Europy. Ano stąd, że ukazały się taśmy USOWy, ukazały się te wszystkie taśmy. Nie bardzo było wiadomo, co tam jest na ponagrywane. Po prostu został ewakuowany, bo spełniał świetną rolę wcześniej zgodną z interesem Niemiec. Więc go koleżanka, czy tam ten, ewakuowała. I tyle. Co zostało oczywiście nazwane wybitnym, wielkim sukcesem Polski, że Polska ma swojego tutaj tak wysokiego funkcjonariusza w Unii. Proszę. Czy na Trybunał do niczego nie dojdziemy nigdzie? Proszę Pana, musimy się oprzeć, proszę Pana, na uczciwości, pracowitości i dyscyplinie w narodzie. No, jestem uczciwy, pracowity i tak dalej, bo nie mam zamiaru uczciwie pracować jako niewolnik dla Pana. No. Tak, 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 ale jest... mam coś innego. Proszę Pana, jak społeczeństwo się nauczy uczciwości, jak ci w Sejmie wszyscy będą uczciwi, a tam chyba 10% nie ma uczciwych, to będzie okej. Okay, proszę Pana, a że są, proszę Pana, z żoną po ulicach Grudziądza, gdyby żona mi pozwalała oglądać się co chwilę na jedną spódniczkę, drugą, trzecią i czwartą, to prędzej czy później to małżeństwo by się rozpadło. Muszą być jakieś instrumenty kontrolne i musi być, proszę Pana, jakiś tam mimo wszystko. To jest prawda, moja mnie też krótko zamordują. Dlatego nas łączy. Widzi Pan, jak wiele mamy wspólnego. Nie jest Pan jeszcze. Kiedyś Pan porozmawia, bo ja proszę Pana, jeszcze Pan wprowadzę. Ktoś powychodzi tutaj jedno. To jest tak. Ja się boję przyznać, jaki ja wykonuję zawód. Ja jestem rolnikiem. I też przyjechałem do Pana. I też na Pana głosowałem. W moim obwodzie wyborczym dostał Pan 6 głosów. To moja rodzina. Ale to już się cieszymy. To już jest nieźle. Dlaczego się boję mówić, że jestem rolnikiem? Bo rolnicy w tym kraju tak, są jako podludzi, jak Pan przed chwilą mówił. Jako podludzi. Tam jest podgatunek jeszcze. Pod człowieka. Nie wiem. Ja mam 51 lat przepracowany w rolnictwie. Czekam 4 miesiąc z emeryturą moją. Wyliczona jest prawdopodobnie na 840 zł. Dobrze, niech jest te 840, żyję z zapasów. Trochę jednak nachomikowałem i sprzedaję, teraz rzeźbę. Drugi mój zawód, hobby, to jest rzeźba. No. I może to się włączy, że jestem 120 kilo mam wagę. Ja jeszcze trochę, wie Pan, też. No. Ale to tylko dlatego, żeby Ci Kociennik to eksponował. I wspominał Pan o ustawie rolniczej. Ta, która była o ziemi. Gdybym chciałbym chciał sprzedać teraz. Mówi Pan o ustawie o ziemi? Tak, ostatnio. To jest gorsza ta, co było stworzone za czasów stalinowskich. Tak jest. Bo za czasów stalinowskich nie było zabronione wolnego obrotu ziemią. A dzisiaj nam, ja chcę sprzedać, bo mam czterech synów i żaden z czterech synów powiedział, nie tata, my nie będziemy na tym pracować.
a dorobiłem się prawie 80 hektarowego gospodarstwa. A zaczynałem od 8,5 po ojcach z reformy rolnej, takiego małego. A teraz agencje rolne będą dyktować, jaka będzie cena. Ceny zaczną spadać. Oczywiście, no to oczywiście. Myśmy zwracali na ale proszę pana, przecież nie macie tam za dużo, nie macie. Jestem w dobrej myśli, że niedługo będziecie mieli może więcej do powiedzenia. Sądzę, że będzie więcej, bo pójdą za wami. Uderzcie we wieś. Co? Tam jest we wieś. Uderzcie w dobrym słowa znaczeniu. No ale to ja no, mam właśnie, dobrze, ponieważ... Dobrze, już, dobrze, ja skończę i pan powie też. Nie pan powie. Ale skończę. Po pierwsze, ja mieszkam na wsi. To jest na Opolszczyźnie. I te sprawy, które dotyczą wsi, ja to po prostu widzę na co dzień. Zawsze mówię w wielkim skrócie, zacznijmy od tego. W wielkim skrócie zawsze mówię, jeżeli chcesz zobaczyć, gdzie mieszka pośrednik przy handlu, na przykład wieprzowiną, czy tam pośrednik, to szukaj najładniejszego domu na wsi. To jest dom pośrednika, no, albo muzyka rokowego, to też jest gorszy. Ale to jest pierwsza podstawowa sprawa. Myśmy wprowadzili na przykład teraz do Sejmu, złożyliśmy projekt ustawy o sprzedaży bezpośredniej. Czyli żeby rolnik mógł bezpośrednio swoje płody sprzedać na przykład do sklepu wiejskiego i tak dalej, i tak dalej. Cisza o tym, oni o tym nie mówią. A dlaczego? Bo też to jest wszystko związane też z systemem fiskalnym. Oni wszystko potrzebują pośredników, potrzebują podatków. Państwo cały czas łupi obywateli z pieniędzy. Na tym to wszystko polega. Ustawa o ziemi jest ustawą dramatyczną. Tam wystarczyło wprowadzić kilka zapisów dotyczących, że na przykład musisz przez 5 lat mieszkać w Polsce, mieć meldunek polski i tak dalej, i tak dalej. Tam ja nie pamiętam, to Sachajko zna. No jak nie ma tego napisać, niech spojrzą, jak to mają Duńczycy zrobione, jak to mają Francuzi zrobione. Przyszedłem tam na służbę. I wierzę, że przyjdzie taki czas, bo ktoś to nie wierzył, to po co by się miał męczyć? Powiedział, a pomyliłem się, tą legitymację połamał, ktoś by wszedł na moje miejsce, ja bym prosił sobie na scenę i cześć. I śpiewał, że jest fajnie, albo nie fajnie, i cześć. I zarabiał kasę. Ale ja wierzę, że przyjdzie taki czas, kiedy dojdzie do takiego układu, nawet z tej partiokracji sił, że będziemy rozdawać karty w imię interesu obywatelskiego. Zmienić ustrój i zbudować naprawdę potężną, mocne państwo. Nie będę przeszkadzał PiS-owi w tej chwili, w żadnym wypadku, nie będę przeszkadzał w budowaniu na przykład bezpieczeństwa. Im więcej oni zbudują, tym lepiej. Nie wolno im przeszkadzać w rzeczach, które są dobre. Nie wolno, nie mamy prawa. W imię jakiejś walki politycznej. To, co jest dobre, ma być wspierane. Ja uważam, że te takie sprawy jak zwiększenie bezpieczeństwa państwa, czy jak na przykład pomysł ostatni Macierewicza, żeby polskie wojsko posługiwało się polskimi karabinami, tą bronią modułową, która jest produkowana w Radomiu, która zastąpiła Beryla 223 REM. Ja trochę strzelam, to się troszeczkę na tej broni mniej więcej zaświetli się z tej broni. Fabryka w Radomiu jest kapitalna, nowoczesna, świetna fabryka i wyposażanie. Dlaczego mamy sprowadzać kałasznikowy, skoro mamy tutaj broń, świetną broń, nie dość, że wojsko korzysta z naszej, to oprócz tego ludzie dostają praw. Mają naprawdę wiele ciekawych, bardzo dobrych pomysłów i te pomysły realizują. I te pomysły z całą pewnością będziemy wspierać. Ale jeżeli widzę taką ustawę o ziemi, no to wybaczcie, ja nie jestem w stanie wspierać czegoś, co jest dla mnie no, z gruntu złe. No. Macie następną ustawę na indeksie. Bo ja jestem jeszcze myśliwy. No ja też. Myśliwskie. To tutaj ma pan też mojego asystenta, który też jest myśliwy. Może się koledzy to nie będzie podobało. Słuchajcie, my hodujemy w zasadzie na naszych polach, my hodujemy zwierzynę. Ona do sypialni idzie spać do lasu. Żywi się na naszych polach. Bo tak jest. Sobie skupnie tej kukurydzy. To nie jest, że jest na przykład spacer 8 km w jedną stronę dla jelenia, to jest spacerek. I nie ma tłumaczenia. I słuchajcie, my mamy ustawę opartą. Wie kolega z którego roku? 52 roku. Prawo łowieckie, 52 rok. Głęboki stalinizm. I my do dzisiaj mamy tą ustawę.
My nic nie dostajemy jako tak, właściciele gruntu. Niech pan zobaczy to, niech pan zobaczy ten projekt, ten nowy, to pan będzie płakał po tej z 52. Wiem, bo jestem członkiem zarządu i śledzimy. No przecież pan doskonale wie, że małe koła, jeżeli pan doskonale wie, że jeśli dostanie, to małe koła szlak trafi po prostu, zbankrutuje. Oni nie mają być duże. Moje koło ma 6 tysięcy hektarów, nas jest 33. Po co takie duże koło? Bo wtedy, jeżeli będzie 10 zł od hektara dzierżawy, trzeba dać rolnikowi 10 zł. Na całym zachodzie jest to w granicach 20-60 euro za hektar dzierżawy, bo ja chcę mieć jakąś dzierżawę. My płacimy jako koło dzierżawy, ale płacimy jak mój obwód jest leśnopolny, leśnopolny, bo 1 kg żyta do podatku, który jest w gminie tam albo do GUS-u. Do nadleśnictwa. Za moje grunty bierze nadleśnictwo. A jak kolega Boże ma obwód polno-leśny, to bierze starostwo. Ale rolnik Kowalski, Wiśniewski czy Nowak, on nie dostanie nic. I bezczelnie nie biegnie plantację buraka Land Roverem, bo on strzelił byka, jest 150 metrów buraka i nie pyta się nikogo. Jedzie. A jak przyjechał Duńczyk strzelił w tym samym miejscu, tylko prędzej byka, to czterech przyszło Polaków, którzy go podprowadzali. Panie Marku, co? No mamy problem. Co? Ten byk, co tam leży, bo ja go widziałem, jak oni strzelali. No, bo ten Duńczyk nie chce wjechać. Mówi, bo to nie jest jego pole i się zapytał, na czym to jest nasze. Nie, mówi, ja nie wiadę. Idźcie do gospodarza. Proszę. Można. Można. Prosty sposób. I następny. Wczorajszy artykuł w gazecie. Odszczeknąłem się na telefon do gazety. 4,80 podwyżka rent emerytur. Nie może być dobrze, słuchajcie. Moje gospodarstwo było prężne. Ja go zacząłem prężne budować. Ja miałem pracowników na opłaceniu pełnym ZUS-ie. W lat 75. Był pracownik już na stałe u mnie ze wszystkimi szykanami, które obowiązkami, które się należą. I ja wtedy płaciłem 17% do ZUS-u. Do dzisiaj są dokumenty. Toka, toka. Bo to muszę trzymać. A dzisiaj 47. A wiecie dlaczego? Wszystkie służby mundurowe w tym kraju, pan wie, pan też wie, nie płacą ZUS-u. Nie ma, bo społeczeństwo nie wie o tym. Nie ma. No to miesiąc do garnuszka wspólnego do kosza nie ma. Paestra sądownicza nie płaci. To słuchajcie, to na nas Bielaków my nie nadążymy. I dlatego nasza, moja emerytura wychodzi, chociaż płaciłem tam od 77 roku obowiązkowy KRUS, pewnie duży. Z początku była dobra ustawa, później ją zmienili. Dzisiaj dostaję grosze. Tak być nie może, słuchaj. Myślę nad tym, myślcie. Ale z ciekawości, ile pan ma liczników elektrycznych u siebie na gospodarce? Ile pan ma liczników elektrycznych u siebie na gospodarce? Jeden, duży. Jeden. Wie pan, no to pan ma szczęście, bo jak wejdzie ustawa medialna, to nie wie, że panu dali podwyżkę 5 zł do tych od licznika na abonament. Znaczy podwyższy się, a u mnie na przykład na wsi mają po dwa. Jeden w oborze, drugi w domu i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest po prostu nieprzemyślane i tak pan ma rację. Ten ucisk fiskalny jest już po prostu, tu jest podstawowy problem. My nie wytrzymujemy, no. No przecież czterech chłopaków, jeden był przygotowany najstarszy do prowadzenia gospodarstwa, przekazania mu. Nie tato, nie. Pojechał do Skandynawii, jeździ na tirze, przywozi co, no 7 tygodni tam musi być, 2 tygodnie do domu. Przywiezie dychę do domu. Gdzie on by zarobił co 7 tygodni 10 tysięcy, bo on mówi, tata, wydałem na swoje żywienie 500 zł. A on czemu tak mało? To on, mało takież? Nie, bo ja mam 17 zaliczonych promów. Policzmy przez... I mówi, tam się też wyżywię. Podzielmy 10 tysięcy na, powiedzmy, no niech będzie już takie... No 2 miesiące. Na 3 zł. Ile świni trzeba byłoby sprzedać? Żeby to... W życiu. Obora moja stoi, tutaj pani Marysia zna mnie od chłopca. Obory stoją od 2000. Ale co ja mogę zrobić, jak ja nie mogę, jak ja 300 tysięcy ledwie zebrałem, tylko bo mi siedzą ludzie na Facebooku, a ile żeście już zebrali?
A ja pytam go, a ty ile zebrałeś? A on mówi, ale to wyście obiecywali. Dopóki naród będzie dumny i leniwy, to nie będzie referendum. Proste. Milion podpisów by wystarczyło, żeby wpisać, dopisać jeszcze kilka rzeczy. O obniżenie progu frekwencyjnego na przykład, o zmianę, o sprecyzowane pytanie o finansowanie partii politycznych i tak dalej. Ale ludziom się nie chce. Ludzie czekają na to, co oni dla was zrobią. Władza ma tak, jak pan powiedział, bo oni mają rządzić dobrze, no. Albo oni mają być przyzwoici. No nie! Trzeba złapać ich za mordę i po prostu doprowadzić do tego, by osiągnąć cel, który jest zgodny z interesem ogólnonarodowym. Proszę pana, chwilę jest jeden problem. Panie Matuszu, sekundeczkę. Tutaj. Jest jeden problem. Sprawa propagandy. Uważa jakieś pana spotkanie dzisiaj tutaj, pan mówił duża sala, bo to nie jest duża, ale mała sala. Gdyby pan był w nocie, to by było może połowa tej sali, tak? Więc nie ma się czego cieszyć. Ja idę z ulicy Halera. No wszystkie media są powiązane z jakimś filmem. Ja idę z Halera, bo to jest przez całe miasto, panie, pan może nie jest wyglądał, ale kto wie, gdzie jest ulica Halera, to wie. Przez całe miasto znalazłem jeden plakat informujący o tym spotkaniu. Jeśli prawica do tej pory będzie prowadziła taką propagandę, jak teraz, politycznie mówię, niezależnie od tego, że temu się to być słowo propaganda podoba, czy nie, czy to jest kojarzy się z bolszewizmem, czy z kiewersem, czy cokolwiek. Ale jeśli nie będzie prawdowej propagandy partyjnej, prawicowej, to za kilka lat, jak dojdziemy do nowych wyborów, nie wiadomo, czy to wdraże nie wdrają się wyborów, bo jak oni coś robią, to wszyscy wiedzą. PiS budziący w ogóle nie działa, to jest pana magia. Proszę pana, czy pan sobie wyobraża, że na przykład, nie wiem, media związane z platformą, z kodem będą promować moje spotkania w życiu. Czy że media związane z PiS-em będą promować moje spotkania w życiu? Czy pan wie, że my nie bierzemy dotacji partyjnych, wielomilionowych dotacji partyjnych? My nie mamy pieniędzy. Tłumaczę panu, to jest cud, że w ogóle ludzie przychodzą, że jest nawet kropla drąży skałę. Podobnie jak było w trakcie kampanii prezydenckiej i potem w kampanii parlamentarnej. To jest cud, że myśmy wprowadzili parlamentarzystów. Ja nie mogę, proszę pana, oskarżać partii politycznych o to, że biorą dotacje i jednocześnie sam je brać. Jak przegram, znaczy wie pan, ja nie przegram w życiu, bo ja mam to wielokrotnie powtarzam. Nie przegram, ja już wygrałem, bo ja mam sumienie czyste, proszę pana. Ja jestem osobą wierzącą, ile jeszcze pożyję? 20, może maksymalnie 30 lat. I tyle. Mam czyste sumienie. Ja nie będę szedł na układy z jednymi bandziorami czy drugimi, tylko po to, żebym zaistniał i tak dalej. Ja nie jestem tej klasy polityki. Uważam, że taką polityką nie osiągnie się celu, bo to musi być czyste moralnie. To jest podstawowe. Powie pan, że jestem idealistą, że to jest romantyzm i tak dalej. Tak, jestem idealistą i to jest romantyzm. Jeżeli mam wygrać na zasadzie brudu, to ja to się przepraszam, do tego nie zapisuję. Swoje ideały tracił. Jako mówię o tym, że w Polsce do tej pory nie ma prawidłowej propagandy. No nie ma. No. Nie ma. No nie. Dopóki nie ma, to się nie wygrywa. Pan wie doskonale, że polityka to jest wojna. Nie ma tutaj dyskusji. Proszę pana, przed wyborami parlamentarnymi nikt nie dawał mi szans, że ja to wprowadzę do parlamentu. A i tak można. On mówi, że jest inaczej, jest śmieszny, tak, polityka to jest wojna i to jest wojna, to bez względu na tej chwili wszystkie kryzysy. Chyba pan dopóki się nie prowadzi właściwej propagandy. Panie Radny, czy pan już pytał? Proszę pana, ja mam jedno pytanie, jeśli można, tak? Dotyczące kwoty wolnej od podatku, bo